Zobaczcie, jak pięknie. Nie wiem, czy to na kamerze widać tak, jak tutaj kolory. Po prostu wiosna całą parą. Mega, mega. A tam widzę piesek. Zaraz się do niego zbliżymy. Jak wiecie, jestem pani pieskowa. Zbliżamy się. Jest jaki kochany, najchętniej bym go całego przyciskała. Podchodzimy, podchodzimy. Hello. Zakończyłam pierwsze okrążenie. Idę drugi raz. Andre dał mi czas, godzinę. On siedzi w samochodzie, czeka na mnie. No kurczę, nie wiem, jak go zmobilizować, żeby się chociaż raz ze mną przeszedł. Może kiedyś. W każdym razie, rzecz, której wam nie pisałam. Wczoraj widziałam mail, przyszedł z pracy. Wiem, nie powinnam sprawdzać maili z pracy, kiedy mam dzień wolny. Ale nie chcę później wrócić do 1 500 000 e-maili. I przyszedł jeden e-mail, który bardzo mnie zaciekawił. A mianowicie Amazon bierze udział w akcji charytatywnej dla dzieci i będzie bieg na 5 km w Dunstable Downs. To jest tam ta górka, co wam pokazałam bodajże w ostatnim filmiku. 5 km, nie trzeba całego przebiec, można jeść też. Przepraszam, dla każdego gwarantowana koszulka i medal. Zawsze chciałam taki medal mieć. Poza tym jest to coś fajnego. Zawsze chciałam robić coś dla charity. Zawsze chciałam oddać trochę dobra, bo sama tego dobra, jak wiecie, doświadczyłam, kiedy mój dom się spalił. I uważam, że czemu nie. Sam wstęp chyba będziemy musiały płacić po 15 funtów, więc tragedii nie ma. I oczywiście będę musiała zebrać jak najwięcej pieniędzy ogólnie od ludzi. Także Andrew mnie zasponsoruje. Rodzice jego, moja mama. Na pewno wrzucę linka do Vitalii. Jakby ktoś chociaż taką symboliczną złotówkę dodał, albo symbolicznego funta dla biednych dzieci, to by się uzbierało, bo jednak widzę, że i filmiki na YouTubie są dość często oglądane ostatnio i mój pamiętnik jest odwiedzany, więc miło by było, myślę, tym dzieciom, jakby każdy jakąś fajną sumę im szelał. Namówiłam na to moją byłą menadżerkę Jessica z Hiszpanii, żebyśmy to robiły. No i ona do mnie mówi, Jezu, Jezu, to musimy zacząć trenować. A ona dzięki mnie w ogóle zaczęła ćwiczyć. Jest chudziutka, tam ma 50 parę kilo, ale brzuszka trochę ma. Chciałaby się po prostu wyrzeźbić. No ja do niej mówię, oj tam. Mówię do niej, oj tam. Przepraszam, musiałam przerwać, bo pani z Endomondo się odzywa. Mówię, jak będziemy biec z górki, to będziemy biegła. Jak będzie pod górkę, to po prostu będziemy szły piechotą. A Boże, piechotą. Po prostu będziemy szły zamiast biec. Ona mówi do mnie, no, ja mam lepszy pomysł. Jak będzie z górki, to będziemy się turlać. Także może być zabawnie. Muszę tylko, jak wrócę w poniedziałek do pracy, zabukować sobie dzień wolny, bo też holiday'a będę musiała na to poświęcić. Ale nie żałuję. To jest na dobry kos. Zawsze chciałam coś takiego zrobić, więc to będzie mój pierwszy raz. I mam nadzieję, nie ostatni. No nie wiem. O, przełączyłam kamerę, wam pokażę zwierzątka. Czy jakie fajne. Czy sobie pływają. Cześć. Słonko już niestety zaszło. No ale co tam. No nie wiem, która jest godzina, jeszcze dość wcześnie, bo jest przed 3. I tutaj jest takie miejsce, gdzie ludzie po prostu stają, żeby je dokarmiać. Idziemy tam, w tamtym kierunku. W ogóle fajne to jest, jak się wszyscy tam dziwnie gapią. Idzie, gada z telefonem, jeszcze w innym języku. O, o, wszystko znikło. O, chciało się przywitać. Zobaczyło, że dziewczynka idzie z jedzeniem. To już są zadowolone. I pan łabądź też sobie płynie. O!
Dzień dobry. Dzień dobry. To moje jeziorko. Wiem, co wam miałam powiedzieć. Dzisiaj rano nie chciało mi się ćwiczyć, no ale się przebrałam, zrobiłam te 40 minut. I jak poszłam na power walk, sobie pomyślałam, zrobię 8 km. Ale coś mnie naszło. I wiecie, na YouTubie czasem różne rzeczy się wyświetlają. Tam zależy, jakie się filmiki oglądało. I wyświetlił mi się program The Biggest Loser. I słuchajcie, myślę, kurde, obejrzałabym, ale z drugiej strony chcę iść na power walk. Więc połączyłam jedno z drugim pierwszy raz. Zazwyczaj jak chodzę na power walkach, słucham muzyki, ale mi się znudziła tak naprawdę. Staram się wymieniać ją, ale jednak ile można. I włączyłam sobie ten Biggest Loser. I tak chodziłam, kółka, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty kilometr. I nawet nie wiem, kiedy zrobiłam to 12 kilometrów. I obejrzałam jeden odcinek, właśnie The Biggest Loser. Więc może dziewczyny, jak czasem wam się nie chce, albo wolicie obejrzeć serial, warto sobie zabrać ze sobą telefon i słuchawki w uszy. Można iść i oglądać. Uważajcie tylko, żeby to było jakieś spokojne miejsce, bez samochodów, tak jak u nas. I nawet się nie obrócicie, a już będzie koniec waszego power walku. I co jeszcze w tym temacie chciałam powiedzieć, zapomniałam. Wiem, że niektóre osoby uważają, że spacery czy tam power walki, ja akurat preferuję power walk, chociaż wiem, że niektórzy chodzą dużo wolniej, ale to też jest okej. Uwierzcie mi, można schudnąć tylko chodząc. Ja teraz stosuję właśnie bardziej takie coś, bo waga mi zaczyna bardziej lecieć. W tamtym roku najwięcej chudłam, jak po prostu po pracy robiłam sobie 5 km dziennie, bo to jest ruch. Chodzi całe ciało. Najlepiej jeszcze, jak macie jakieś tereny z górkami. Także nie przejmujcie się tym, jak ludzie czasem powiedzą, a poszłaś tylko na spacer, to w ogóle nie zalicza się do niczego. Oczywiście, że się zalicza. Także nie słuchajcie innych i chodźcie na spacery. Nie wiem, czy się do was jeszcze odezwę z domu, czy nie. Także powiem, na razie się tylko z wami żegnam i włączam sobie drugi odcinek The Biggest Loser. Pa, pa! Okay. Zobaczcie dziewczyny, jedziemy właśnie i jakie piękne tutaj sarny wychodzą. Jest to Cherry Zoo. To nie możemy właśnie jechać, bo sobie zdecydowały, że sobie będą szły. Ale piękne. Wow! O-o! Jest cudne! Cześć! Wow! Zobaczcie, ile ich jest. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Sobie tu. Tak, mniej więcej widać je. Uwielbiam tędy jeździć. Zobaczcie. Tutaj będzie jedna zaraz bliżej. Gdzie ona da? Zobaczcie, tutaj jedna stoi. Cześć! Oj! Andrzej wystraszył. Hej, zamknij ryja. I chyba one jeszcze stoją tam i zaraz wam pokażę z tej strony. Otwórz okno. Cześć, czas na szybki trening. Miałam nie robić nic już, ale po prostu mam tyle energii, że chcę mi się jeszcze trochę poskakać. Myślę, że 30-40 minut max. I oczywiście przyszłam do domu i okazało się, że kolejny pryszcz mi wyskoczył hormonalny. Widać tu, o. Zawsze tak mam właśnie, jak kończy mi się mój listek antykoncepcyjny. Zawsze wtedy też tyję. Także w ogóle jest sukces, że na razie udaje mi się tą wagę zbijać mimo moich hormonów. Widzicie, moi przyjaciele nie wyglądają za ładnie, no ale co zrobić? Zaraz sobie zrobię maseczkę, ona akurat nic nie pomoże w tym, ale co tam,
Taka jestem. I tak wyglądam bez makijażu. Normalnie masakra, ale... No, co tam, taka jestem. Pa, pa.